Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, witam Cię w moim podcaście. W cyklu opowiem Ci o tym w 3 minuty, dlaczego tak łatwo ulegamy lękowi. Zapraszam serdecznie. Drogi słuchaczu, łatwo ulegasz lękowi, łatwo ulegasz obawom, łatwo ulegasz strachowi. Tak jak większe społeczeństwa, zauważ, co się działo w momencie pandemii, zauważ, co się działo, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. Dlaczego tak jest, że tak łatwo transferujemy strach i lęk i poczucie niepewności? Z czego to wynika, że jednego dnia potrafimy być szczęśliwi, podczas gdy następnego przeglądamy serwisy informacyjne, spodziewając się najgorszych rzeczy i mamy poczucie beznadziejności, poczucie strachu, lęku i bezradności? Odpowiedź jest prosta. Wszystko ma swój początek, swój przyczynek w naszej ewolucji. Tak właśnie jest, że człowiek pierwotny, który funkcjonował w codziennym stałym zagrożeniu o swoje życie, o swoją egzystencję, musiał przede wszystkim wykształcić w sobie umiejętność przekazywania, transferowania niepokoju, lęku na resztę plemienia. Kiedy pojawiało się zagrożenie lub człowiek czuł, że może być realnie zagrożony, to było właściwym, żeby ten stan czy ten komunikat przekazać resztę plemienia, bo chodziło o ochronę życia, o ochronę, o przetrwanie. I został ukształtowany taki mechanizm właśnie, też związany z mechanizmem siły społecznej, który polega na tym, że właśnie lęk, strach, niepewność, które dotyczyły głównie zagrożenia, mają olbrzymią łatwość transferu i też, jeżeli chodzi o priorytety w naszym mózgu, w naszym umyśle, są stawiane na pierwszym miejscu. Nie jest to bez przyczyny. I oczywiście kiedyś to miało olbrzymie znaczenie, bo my, jeżeli chodzi o łańcuch pokarmowy, byliśmy gdzieś tam pośrodku, a może nawet na końcu i egzystencja naszego gatunku była mocno zagrożona. Ale w obecnych czasach, kiedy nie jesteśmy wystawiani na takie zagrożenia, że w parku może nas coś zjeść, wychodząc na spacer nie mamy pewności, czy wrócimy żywi, to tak naprawdę jest to mocno na wyrost i jest to nam niepotrzebne, a wręcz nam przeszkadza. I ten mechanizm, który kiedyś nas miał chronić i to robił skutecznie w czasach pierwotnych, bo człowiekowi udało się przetrwać, co nie było wcale proste, w obecnych czasach utrudnia nam życie i powoduje, że ulegamy łatwo lękowi, że demonizujemy, że snujemy bardzo negatywne scenariusze, które dodatkowo nakręcają spirale negatywnych myśli i złego samopoczucia. Więc dlaczego się lękamy? Właśnie dlatego, że tak jesteśmy kształtowani i w naszym genotypie są konkretne programy emocjonalne, które włączają się i generują konkretne stany naszego umysłu i nasze samopoczucie. Więc te 3 minuty, mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci w skrócie, ale skutecznie, dlaczego się lękamy, dlaczego się obawiamy. Pozdrawiam serdecznie.